28 sierpnia 80 roku. Ja pamiętam, to też taki był zbieg okoliczności. Ja miałem wtedy dyżur przy zjeździe załogi na szybie drugim. Żeby było ciekawiej, to miałem wyprane czyste ubranie, a dozór chodzi w białych ubraniach. Wymyłem do tego, jak czyste ubranie, to też wymyłem sobie hełm, który był obkurzony, czyli też był biały. Stoję na tym szybie, widzę, że się coś tam, że się nic nie dzieje, że nie ma ludzi, że nie ma załogi. Więc sygnaliście kazałem zablokować szyb. Mówię, słuchaj, idę zobaczyć, co się dzieje. A tam zaczęło się coś dziać. I to coś to było bardzo nieokreślone, bo ludzie nie idą się przebierać, ale jednocześnie nie ma mowy o strajku. Jest taka atmosfera podniecenia, ale nie jest powiedziane, o co nam w ogóle chodzi, dlaczego tak się dzieje. W pewnym momencie gdzieś tam wybucha jakaś gorąca dyskusja, to my tutaj musimy coś zacząć. W każdym razie to był taki, powiedziałbym, lokalnie umiejscowiony w różnych miejscach. Zapełniała się cechownia. Ona była w pewnym momencie już czarna. I tak lokalnie w różnych miejscach zaczęły się pojawiać takie grupy ludzi, którzy coraz głośniej, ale mówili o proteście. Nie wiem, czy nawet padło słowo strajk. Teraz tak bardziej skrótowo, bo to jest mniej ważne. Komitetów strajkowych, które się tam w jakiś sposób proklamowały, były trzy. Pierwszy, pamiętam, był pod wodzą byłego oficera Wojska Polskiego. Nie pamiętam jego nazwiska, ale po prostu było to działanie. Został w jakiś sposób tam wywalony z wojska, gdzieś podpadł, więc rozpoczął pracę w kopalni. I ten komitet strajkowy gdzieś tam poszedł na jakieś rozmowy do dyrektora, wsiąkł. Drugi, też tam coś takiego było podobnego. I w pewnym momencie na kopalni zjawia się dyrektor. Wychodzi, cechownia jest, wygląda w następujący sposób. Oczywiście jest ta podstawowa płaszczyzna cechowni, ale komunikacja wszystkich biur, nacztygarów, kierowników robót, sala odpraw, to wszystko jest połączone balkonem. I na tym balkonie pojawił się pan dyrektor i oczywiście wrzask z jego strony, to był rozrzeszczany facet do bólu, bardzo chamski, brutalny w swoim obejściu. No zaczął tam, prawda, swoim naturalnym językiem odzywać się do nas wszystkich, tych ludzi na cechowni. Oczywiście zaraz tam były gwizdy, krzyki w tłumie, no bardzo anonimowo, no więc wiadomo, socjotechniki, prawda, ludzie anonimowi dużo bardziej są odważni w tym przypadku, tym bardziej, że wiele osób, które miały z nim kontakt, też sobie tym sposobem użyły. Dostał potężną reprymendę ze strony załogi, no i nakazał całemu dozorowi zebrać się w sztygarowni ruchu pierwszego, czyli wydobywczego. Patrząc na cechownię, to były biura, które były od strony wejścia do kopalni, od strony głównej bramy. Tam się cały dozór zebrał i oczywiście pan dyrektor z nami sobie zaczął tańcować. Wrzask, krzyk. Brać to chamstwo za mordę, co tu się dzieje. Nie powiem, ile tam było przecinków. I widzę ten dozór taki stłamszony, prawda, no dyrektor każą, coś trzeba z tym zrobić. A ja młody, na tamten czas, 25 lat facet, mówię, panie dyrektorze, pan sobie nie zdaje chyba sprawy z tego, co się tutaj dzieje. Czy pan myśli,
że my jesteśmy dzisiaj w stanie wykonać pańskie polecenie? On do mnie skoczył z łapami, prawda? Między mną a nim stanął naczelny inżynier i mówi, dokładnie to pamiętam, bo to aż mi skóra cierpnie do dzisiaj, mówi: Władek, on ma rację. Ja mówię: panie dyrektorze, to co się dzisiaj dzieje, to jest jedna sprawa, ale jak my się dzisiaj zachowamy, to będzie rzutować na przyszłość. My z tymi ludźmi pracowaliśmy, pracujemy i pracować będziemy na przyszłość. Jeżeli my dzisiaj w jakiś sposób zachowamy się tak, jak pan sobie życzy i wywołamy totalny konflikt, to będzie katastrofa. Naczelny inżynier Świderski, pamiętam jego nazwisko, mówi: Władek, on ma rację. Duda usiadł na krześle. To co robimy? A po drugiej stronie już powstawał trzeci komitet strajkowy pod wodzą Stefana Pałki. Stefan Pałka, elektryk, właściwie elektronik. Facet, który miał, pamiętam, niesamowite gadane. On gadał, w międzyczasie skompletowano nagłośnienie, więc ta jego mowa już była... rozeszła się po całej kopalni, bo radiowęzeł został jakoś sprytnie uruchomiony. I w pewnym momencie słyszę takie słowa. To będzie też archaiczne bardzo, bo to był inny czas, innych słów się używało. Czy dozór jest z nami, czy dozór wyszedł poza klasę? Więc przypominam, klasa robotnicza, prawda? I też tam te wszystkie komunały, które były głoszone przez władzę, to też zawsze było w imieniu klasy robotniczej. Stefan Pałka tutaj jako ten przywódca na tamtą chwilę strajku też mówi, czy dozór jest z nami, czy dozór wyszedł poza klasę. A ja mówię: panie dyrektorze, moje miejsce było z tymi ludźmi, jest z tymi ludźmi w pracy, teraz moje miejsce jest też z nimi. Odwróciłem hełm daszkiem do tyłu i chcę wychodzić. Naczelny mnie złapał, mówi: spokojnie, nie możesz iść sam. Trzeba wybrać delegację, która przyłączy się i będzie w układzie tak zwanego komitetu strajkowego. No i teraz zaczyna się wybieranie osób dozoru. Więc ten nie, bo podpadł, ten nie, bo tam mają do niego jakieś anse. Inny jeszcze jakaś historia z Gorzołą. No i wreszcie udało się znaleźć trzy osoby. Tej trzeciej osoby nie potrafię sobie przypomnieć nazwiska, ale drugą osobą, która, można powiedzieć, sama się zgodziła, to był Genek Hetmaniok. On na tamten czas był kierownikiem oddziału na oddziale wydobywczym. Ja mogę iść. To już było nas dwóch. Trzeciego gdzieś tam wybrano, to był też Sztygar z oddziału hydraulicznego. I pamiętam, to był taki przełomowy też moment dla mnie, bo wychodzimy, prawda, wychodzimy z cechowni tym wyjściem pod tak zwany Kwietnik, gdzie Stefan Pałka rozgrzewał nas nastroje. I oklaski, wrzask, prawda, dozór jest z nami. No i dozór rzeczywiście był z tymi ludźmi, bo to, co myśmy zrobili, to jakby dało pozostałej części dozoru taki mandat do bycia sobą. Inaczej, jakby to powiedzieć, dało im szansę na to, żeby być odważnym. O. No bo już teraz oficjalnie dozór i delegacja dozoru przystąpiła do komitetu strajkowego. Pamiętam, wszystkich nas po kolei przedstawiano. Ja byłem przedstawiany jako pierwszy. Pamiętam, no trochę mnie pamiętano z tego lipcowego mojego manifestu. Genek Hetmaniok miał duży autorytet w oddziałach wydobywczych, był doskonałym fachowcem, tamten trzeci facet. No i tym sposobem zaczęła się moja obecność w nowej rzeczywistości historycznej Polski, czyli mój udział w komitecie strajkowym. To był komitet strajkowy tylko i wyłącznie na tamtą chwilę kopalni Manifest Lipcowy. Pamiętam, że wtedy na sali odpraw nad cechownią ten komitet strajkowy się formował. Każdy oddział miał swoich przedstawicieli. Zaczęło się formowanie
zaczęło się formowanie jakichś tam postulatów. Oczywiście znowu była cała masa ludzi, którzy mieli obowiązek wykonywać pewne określone działania, żeby sprowadzić to wszystko do spraw socjalnych, do spraw jakichś takich, powiedziałbym, typowo egzystencjalnych na kopalni. Ale ja nie pamiętam, kto to zrobił. Chyba Stefan Pałka, że tak naprawdę to ten nasz strajk to nie jest o gumowce i o podwyżki, tylko to jest nasza obecność w tej rzeczywistości, która się dzieje w Polsce. Czyli tak naprawdę podstawowa rzecz, która nas dotyczy, to jest poparcie tego, co się dzieje na wybrzeżu. I zaczęło się coś takiego dziać, że bardzo szybko motywowano nas jakby do jak najszybszej redakcji postulatów, że już tu przyjechał minister, że on chce z nami rozmawiać i że on chce tutaj, prawda, ma pełnomocnictwa, żeby pewne rzeczy pozałatwiać. I pamiętam, że myśmy się bardzo mocno ociągali, żeby nie przystąpić do tego, ale to mam w pamięci zatarte. I tym sposobem przetrwaliśmy, oczywiście cały czas się coś działo, przetrwaliśmy do ranka następnego dnia. Pamiętam ten dzień, piękna pogoda, słońce. I w pewnym momencie, i zmieniliśmy siedzibę Komitetu Strajkowego z tej właśnie sali narad dozoru nad cechownią na taką salkę, która miała wejście od strony kopalni i to była salka zebrań partyjnych. Ona była na terenie kopalni, ale jakby tak troszkę w stronę płotu. Okna były z dwóch stron, także mogliśmy też obserwować, co się dzieje poza terenem kopalni. No i zaczynało się taki marazm trochę, ale taka próba organizacji instytucji tego komitetu strajkowego. Stefan Pałka oczywiście przewodził, cały czas zagrzewał i w pewnym momencie zaczęły się jakieś rozmowy. Okazuje się, że to nie był minister, tylko to był wicedyrektor Rybnicko-Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie, źle, wróć, tak to się nie nazywało. Rybnicko-Jastrzębskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Pamiętam nazwisko tego faceta, nazywał się Jadczyk. No i oczywiście próba załagodzenia tego konfliktu. I w tym momencie jakiś wrzask na zewnątrz. Patrzymy, co się dzieje, a tutaj jacyś ludzie łażą przez bramę. Okazało się, że przyszła kopalnia Borynia. Kopalnia Borynia, wchodząc na salę, kopalnia Borynia stoi, meldunek dla Stefana. Kopalnia Borynia stoi, a Stefan w tym momencie, nie mamy o czym gadać, w tym momencie, panie dyrektorze, powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy i te wszystkie rzeczy, które do tej pory tutaj były omawiane, już nie mają racji bytu, ponieważ w tej chwili powstała zupełnie inna instytucja, inna rzeczywistość. Nie pamiętam, ile osób było w delegacji z Boryni, ale człowiek, który przyszedł z Boryni, przedstawił się jako delegat kopalni Borynia z takim uprawnieniem do wstąpienia do komitetu strajkowego, przyprowadził nieznaną nam osobę, Jarosława Sienkiewicza, i powiedział, że to jest ich człowiek, kopalni Borynia, że on jest z wykształcenia ekonomistą, zna dobrze problemy górnictwa i że oni go tutaj do nas delegują do tego, żeby on nam pomagał od strony formalnej właśnie w tematach
finansowych, ekonomicznych, właśnie takich typowo górniczych. Dobra, no wszystkie ręce na pokład, więc jego też. I w tym momencie, pamiętam to jak dziś, zamykam oczy, wchodzi na tą salkę człowiek z teczką, taki, prawda, z pełną energią. Przedstawia się, nazywam się Tadeusz Jedynak, jestem delegatem, prawda, do komitetu strajkowego z jakiegoś tam pionu kopalni, z powierzchni. No i właściwie zaczęło się organizowanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ale to była bardzo płynna historia, bo co chwilę docierały kolejne kopalnie. Co chwilę pojawiali się jacyś nowi delegaci. Także praktycznie przez te kilka dni, 29, 30, 31, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten taki dynamiczny rozwój i rozszerzanie się strajku i przystępowanie do Komitetu Strajkowego kolejnych zakładów. Już nie tylko górniczych, bo także takich symbolicznych w sensie uczestnictwa, jak na przykład Dom Mody Elegancja w Jastrzębiu, prawda? Było to takie trochę... No ale było. Wszystkie oczywiście firmy transportowe, i to było dla nas bardzo ważne, bo mając w komitecie strajkowym firmy transportowe, to tym sposobem mieliśmy cały nerw związany właśnie z organizacją przewozów, tutaj w całym regionie Rybnicko-Jastrzębskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Na przełomie miesiąca sierpnia i września w nocy w grupie niewielu osób zaczęli się pojawiać też już u nas ludzie z zewnątrz, to znaczy ludzie, którzy byli związani z tak zwaną opozycją, ludzie, którzy zostali na przykład przez KOR podesłani do tego, żeby doradzać. Pojawiało się też mnóstwo dziennikarzy i jak ten nasz komitet, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zaczął się organizować, no to też zaczęto przyporządkowywać różnym ludziom różne funkcje. No i mnie przypadła w udziale funkcja rzecznika prasowego tego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ale było w nas coś takiego dziwnego, to znaczy... Podkreślam to, to był rok 80, to był czas, w którym faktycznie większość ludzi, czy my wszyscy byliśmy wychowywani w państwie pod wodzą partii komunistycznej, więc cała masa różnych rzeczy, które gdzieś tam nas dotyczyły, one też wynikały ze sposobu, może inaczej, wynikały w pewnym sensie z indoktrynacji, bo to jest szkoła podstawowa, te wszystkie jakieś 1 maje, jakieś inne historie, jakieś akademie, szkoła średnia, prawda, to samo, prawda, tylko trochę głębiej. Więc cały komitet strajkowy podjął taką decyzję. Słuchaj, jesteś rzecznikiem prasowym, ale my nie chcemy tutaj żadnych dziennikarzy, bo ten cały brud, który my tu mamy do załatwienia między sobą w naszej społeczności, tej górniczej, to my sobie chcemy wyprać sami w środku. Też było takie trochę śmieszne, ale podjęto decyzję, którą ja miałem obowiązek dopilnować, żeby wszystkich dziennikarzy, żeby nam się nie rozłazili po kopalni i też trochę ze strachu, żeby nie było prowokacji, że wśród tych dziennikarzy mogli być ludzie z tak zwanych służb specjalnych, więc wszystkich dziennikarzy lokowałem w stacji ratowniczej. Tam było nagłośnienie,
Oni mieli nasłuch na wszystko, na cały ten proces, który miał się już w sposób oficjalny miało się to dziać. Zaczęliśmy pisać już tak na czysto postulaty. No i powstała lista postulatów, które są zawarte w porozumieniu jastrzębskim. No i oczywiście na każdym kroku, w każdym momencie podkreślanie tego, że nasz strajk na manifestie to był strajk, to jest strajk solidarnościowy z wybrzeżem. No i podjęliśmy też decyzję o wysłaniu do delegacji do Gdańska. Wysyłaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 3 ekipy. Z tego jedna dotarła, 2 się po drodze gdzieś zagubiły, ale ta trzecia dotarła, pomimo że wyjechała chyba 31, nie, wyjechała chyba 29 albo tak, 29 albo 30, dotarła tak naprawdę, dotarła i została wpuszczona w momencie, kiedy zostało podpisane porozumienie gdańskie, czyli po podpisaniu porozumienia gdańskiego. Oczywiście byli tam przyjęci z ogromną atencją, że górnicy poparli. Oczywiście manipulacja informacjami była niesamowita, ale może krok do tyłu. Zostały sformułowane wszystkie postulaty, no i zaproszono nas na negocjacje. I znowu zdarzyło się coś takiego, że ma prowadzić te negocjacje minister czy wiceminister górnictwa, że przedstawiano go z imienia i nazwiska i znowu pojawił się Jadczyk. Więc hola pomału, przecież to jest oszustwo, to nie jest żaden minister. No i w tym momencie go tam pamiętam, że go wycofano i dowiedzieliśmy się, nie potrafię podać daty, czy to było pierwszego, czy to było jeszcze 31, że jedzie do nas delegacja rządowa na czele z wicepremierem Kopciem. Zostało zawarte porozumienie w Szczecinie i tam był Kopeć. I Kopeć jedzie do nas na Śląsk, na manifest. No i w tym momencie jakby cała ta nasza zadyma, ona nabrała zupełnie innego formatu. Czyli staliśmy się, jakby to powiedzieć, w sensie akceptacji, w cudzysłowie, ze strony władzy, jako potężne zjawisko społeczne, które no, musi zostać rozwiązane na szczeblu rządowym. No i tak się też właśnie stało. Atmosfera w tym czasie na kopalni była niesamowita. Na terenie kopalni była cała załoga. Załoga w tamtym czasie liczyła chyba około 11 tysięcy ludzi. Więc oczywiście nie wszyscy, mówię wszyscy w sensie ogólnym, bo tam na pewno były poszczególne przypadki, gdzie ludzi na kopalni nie było z racji choroby, nie wiem, wyjazdów jakichś tam w czasów i tak dalej. Ale była ogromna masa ludzi i taki był porządek, taka była dyscyplina między tymi ludźmi, że to było po prostu niesamowite. Ja pamiętam, że na terenie kopalni, łaźni, cechowni, tych całych miejsc, gdzie przebywali ludzie, nie było nawet papierka rzuconego na ziemię. I przede wszystkim było coś niesamowitego. W tych ludziach świadomość, że są uczestnikami czegoś niezwykłego, czegoś niezwykle ważnego. W momencie, kiedy mieli już informację o tym, że jedzie wicepremier z ekipą rządową do Jastrzębia na negocjacje, no to wtedy była euforia. W świadomości tych ludzi było to, że po pierwsze, było jak było, ale musi się to zmienić. My nie możemy dalej w taki sposób funkcjonować. Oczywiście ludzie
znali wszystkie postulaty, które zostały już sformułowane przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. I oczywiście ten, który, prawda, dotyczył wolnych sobót i niedziel, że to jest taki postulat, od którego nie ma szansy odstąpić. I jakby ta atmosfera i parcie na wynegocjowanie, czy może inaczej, na wymuszenie, bo to jakie tam negocjacje w tym przypadku, wymuszenie na stronie rządowej podpisania zobowiązania, że to będzie respektowane, to było jedno z najważniejszych jakby ustaleń, czy może oczekiwań ze strony strajkujących załóg. Przyjeżdża komisja rządowa. Ja pamiętam, przyszła informacja, przyjeżdżają pod bramę, wydelegowano mnie i szefa Komitetu Strajkowego Zakładowego, to był chyba Jasiu Bożek, tak, Janek Bożek. Poszliśmy przywitać komisję rządową z kopciem i wprowadzić ich na salę na cechownię, gdzie była siedziba Komitetu Strajkowego. A Komitet Strajkowy składał się z kilkudziesięciu osób i 13-osobowego prezydium. Co to znaczy z tych kilkudziesięciu osób? Każdy zakład, który przystąpił do strajku, miał na tej cechowni swojego delegata. Zmanipulowaliśmy troszeczkę, złe słowo, ale wymyśliliśmy taką metodę negocjacji i jakby zorganizowania tej całej sali, że ustawiamy stół prezydialny, my siadamy twarzą do sali, czyli do Komitetu Strajkowego, a tyłem do Komitetu Strajkowego siada delegacja rządowa. Po pierwsze, żeby nie widzieli, kto za nimi siedzi, a jednocześnie, żeby czuli oddech tych ludzi, żeby to była presja, taki rodzaj dodatkowej presji, bo reakcje były niezwykle żywe w czasie negocjacji. Buczenie, wrzaski, jakieś takie historie, okrzyki. I tak też właśnie wyglądały negocjacje, ale poszliśmy wtedy po delegację rządową. Aha, a w międzyczasie nastąpiło przeorganizowanie Komitetu Strajkowego. W trakcie pisania tych postulatów kilka osób, jakby to powiedzieć, bardziej się ujawniło od strony tych swoich merytorycznych umiejętności i szefem Komitetu Strajkowego został Jarosław Siemkiewicz. Tadek Jedynak i Stefan Pałka zostali wiceprzewodniczącymi. W prezydium także znalazł się Janusz Jarliński z naszej kopalni, no i ja. Także w sumie kopalnia Manifest Lipcowy miała w prezydium Komitetu Strajkowego swoich czterech delegatów. Podzielono nam oczywiście rolę w tych negocjacjach. Ja oprócz tak jak tej funkcji szefa od dziennikarzy, rzecznika prasowego, także miałem swoje punkty do negocjacji związane z pracą dozoru, jako delegat dozoru. Tadek Jedynak dostał w pakiecie najgorszy do negocjacji postulat, czyli postulat wolnych dni, niedzieli i sobot. Coś, co się wydarzyło w trakcie wchodzenia delegacji rządowej, było niesamowite, bo ten tłum ludzi, taki bardzo gęsty, zbity, rozstąpił się, zrobił ścieżkę i jak myśmy szli, to razem z nami przemieszczały się oklaski.
To nie były oklaski dla komisji rządowej, tylko to były takie oklaski akceptujące to, że się zaczyna to dziać. Nie? Myślę, żeby to było dobrze zrozumiane. Nie dla komisji rządowej, ale zaczyna się coś dziać i my to akceptujemy. Właśnie, to były takie oklaski akceptacji. Weszliśmy na, wprowadziliśmy ludzi na cechownię, na to miejsce negocjacji. Oczywiście przedstawianie i rozpoczęły się negocjacje, które trwały bez przerwy od godzin popołudniowych z przerwami. Znaczy, to były takie przerwy techniczne. Było mnóstwo różnych takich historii dramatycznych, bo towarzysz Grudzień, on nie akceptował tego, że dzieje się coś takiego, że rząd i w ogóle tak zwana partia dopuściła do tego, żeby z tą hałastrą się w jakiś sposób próbować dogadywać, więc były próby prowokacji. Właściwie większość tych informacji przechodziła przez moje ręce. I przyszła taka informacja, że na kopalni Moszczenica funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa próbowali wzniecić niepokój, chcieli zapalić plac drzewa, wywołać pożar. Oczywiście w tym momencie zaczęłyby się jakieś niepokoje. No, mogłoby się zdarzyć, że komuś by puściły nerwy, a jakby puściły nerwy, no to różne rzeczy mogłyby się podziać. A do czego władza jest zdolna, to wiemy, co się działo później. I no i właśnie, i w tym momencie rozpoczynamy negocjacje. Aha, jeszcze jeden szczegół. Przed przyjazdem komisji rządowej były takie, trudno to nazwać negocjacjami, ale szarpaczki. A głównie chodziło o to, chcieliśmy mieć pewność, że Wybrzeże wie o tym, że na Śląsku jest strajk. I że górnicy popierają strajk. I zażądaliśmy jako taki moment, że inaczej nie przystąpimy do negocjacji, jeżeli nie pójdzie informacja przez media oficjalna, że na Śląsku, że w Jastrzębiu, że na kopalni Manifest Lipcowy jest strajk, że się ukonstytuował Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i ten komitet strajkowy i załogi strajkujących kopalń popierają 21 postulatów gdańskich. No poszło to, zostało postawione na oszczu noża, no i władza zgodziła się coś takiego zrobić i to była niesamowita manipulacja ze strony władz i wykonana poprzez Telewizję Polską. Stało się coś takiego. W głównym wydaniu dziennika Telewizji Polskiej idzie informacja o tym, że kopalnie na Śląsku strajkują, że tych kopalń jest tyle i tyle i że te kopalnie popierają postulaty gdańskie, że się solidaryzują z robotnikami Wybrzeża. Ale coś nas tknęło, że coś jest nie tak. Wyglądało to w ten sposób. Dziennikarz, który prowadził dziennik w telewizji, w głównym wydaniu dziennika, prawda, czyta te wszystkie swoje informacje. Następuje jakaś krótka przerwa, on przewraca jakąś kartkę i w tym momencie, po przewróceniu tej kartki, coś się jakiegoś takiego dzieje i dziennikarz zaczyna czytać informację tutaj naszą, dotyczącą strajku na Śląsku. A jakoś taka nieufność w nas była, mówię, wiecie co, spróbujmy dowiedzieć się, czy to nie jest jakaś manipulacja. Okazuje się, że była. I co najciekawsze, jak oni to zrobili technicznie, tego nie wiemy, że ta informacja tylko poszła na teren Jastrzębia okolic, czyli właściwie tego terenu, gdzie były główne ośrodki strajkowe. Postanowiliśmy
sprawdzić, jaki zasięg i czy w ogóle ta informacja była odebrana w całej Polsce. Ja dzwoniłem do matki. Na początku tam pytania takie typu rodzinne, co tam i słychać, jak tak dalej. I w pewnym momencie zacząłem pytać właśnie o tą informację. A nasza rozmowa się nie klei. Ktoś widocznie z potencjometrem, prawda, głośniej, ciszej. Nie dogadałem się z matką. Matka o niebie, ja o chlebie. No i podejrzenie było takie, że coś tu zostało zmanipulowane. Inni, którzy też gdzieś tam dzwonili, no to mieli dokładnie taką samą informację. No ale komitet strajkowy, no co, słuchajcie, co z tym robimy? Czy idziemy dalej do negocjacji, czy nie? No bo rzeczywiście ta informacja o strajku nie poszła. Ale myśmy mieli inną metodę na komunikowanie się. Były poblokowane faktycznie wszelkie łącza, ale jedne łącza były dostępne. I to były łącza kolejowe. Dzięki tym łączom kolejowym faktycznie mieliśmy kontakt z całą Polską, z każdym jednym miejscem. Więc odpuściliśmy sobie, prawda, dalszą szarpaczkę odnośnie powiadomienia poprzez media, prawda, o strajku na Śląsku. No i przyjechała delegacja rządowa i ta delegacja przystąpiła z nami do negocjacji. Oczywiście w tym czasie to już nie miało żadnego znaczenia. Kwestia zamanifestowania, że Śląsk, że kopalnie, że komitet strajkowy popiera 21 postulatów gdańskich, no bo to już było jakby oczywiste, zostało to oczywiście w naszym porozumieniu jastrzębskim zaznaczone. I zaczęło się negocjowanie ważnych dla nas, dla górników, dla kopalń, postulatów, które, pamiętam, miałem po zakończeniu całego strajku, po podpisaniu porozumienia, miałem taką konferencję prasową z różnymi dziennikarzami, także dziennikarzami prasy związkowej zagranicznej. Oni mieli swoich tłumaczy i pamiętam, było kilku dziennikarzy z krajów skandynawskich. Takim oberszefem tej całej grupy dziennikarzy skandynawskich był Szwed. Powiedział tak, że wasze porozumienie jest najlepsze z wszystkich trzech. Że wasze porozumienie dało coś ludziom. I tak prawdę mówiąc, patrząc na to nasze porozumienie jastrzębskie, ono odniosło, czy odnosiło się do wszystkich naszych bolączek. Udało się także zorganizować taki byt, który się nazywał Komisją Mieszaną, ponieważ była cała masa postulatów, które nie miały prawa i nie miały możliwości ze względów chociażby nawet technicznych znaleźć się w porozumieniu jastrzębskim, ale one były. Więc powstała Komisja Mieszana na mocy tego porozumienia, która miała później zajmować się tymi wdrażaniem tych postulatów, analizować je i próbować wprowadzać. A wracając do samych negocjacji. Negocjacje były w niektórych momentach łatwe, w innych ciężkie, w niektórych nawet śmieszne, bo jeżeli był taki postulat dotyczący pracy dozoru, że dać szansę dozorowi na 8 godzin pracy, to dla wicepremiera Kopcia było to niezrozumiałe, jak to. No przecież jest 8 godzin pracy. My mu tłumaczymy, chłopie, ale my przychodzimy godzinę wcześniej do pracy, a raporty nam odbierają czasami pod koniec drugiej zmiany. I bywa, że autobusami z drugiej zmiany dopiero wracamy do domu. Niemożliwe. No tak było. Znalazł się ten zapis. Znalazły się zapisy socjalne, które jakby miały uporządkować pewne warstwy związane ze świadczeniami typu rozłąkowe, sprawa, o której wspominałem, dotycząca tak zwanej 14 pensji, że dla pracowników, którzy tam mieli powyżej 2 lat pracy, żeby to było w gestii związków zawodowych, żeby związki miały prawo, inicjatywy, żeby tym ludziom z różnych powodów tą
tą 14 pensję przyznawać. Ludzie mieli wypadki przy pracy, mieli choroby zawodowe. No i tym sposobem byli też tego przywileju pozbawieni. Kwestia tak zwanego dodatku stabilizacyjnego. Masa rzeczy, które były krzywdzące w całym układzie pracy na kopalni, została w tym porozumieniu zawarta. Kwestia zasiłków, kwestia nawet zaopatrzenia w sklepach. Oczywiście było to pobożne życzenie, ponieważ skąd to było wszystko brać, jak wielki brat był tak chłonnym rynkiem. I doszliśmy do negocjacji tego punktu związanego z sobotami i z niedzielami. Tadek rozpoczął swoją batalię, Tadek Jedynak, i rozegrał to po prostu po mistrzowsku. Argumenty, które przedstawiał, a te argumenty były po prostu, jakby to powiedzieć, oczywiste, ale pod względem sprawiedliwości one były nie do podważenia. Poza tym też było trochę w komitecie strajkowym trochę kobiet. Te kobiety też jakby z tej części, która była za plecami komisji rządowej, one się też w tym momencie obudziły i dały ostrą reprymendę rządowi, premierowi, gdzie opowiadały, jak wygląda życie rodzinne górników, ich rodzin. Wykrzyczały, jak wygląda życie rodzinne, w jaki sposób funkcjonujemy, do czego to prowadzi. I był taki moment, w którym kopać dał się przekonać. I mówi: tak, zgadzam się. I tutaj w tym momencie zdarzyło się coś, sekretarz partii Żabiński odezwał się w taki dość dziwny sposób. Dziwny. Zaprotestował. Pamiętam, że wrzasnął na kopcia i mówi: nie masz prawa. Kto ci dał do tego prawo? Nie wolno ci tego robić. Myślę, że tam były trochę inne słowa użyte, ale generalnie o to chodzi. I pamiętam, Kopeć wtedy zwrócił mu uwagę: ja jestem wicepremierem rządu, ja jestem szefem delegacji, ja podejmuję decyzję. I w tym momencie, oczywiście było to na pełnej sali, było to nagłośnione, tak w środku, jak i na zewnątrz, gdzie tamte tysiące ludzi. Więc oczywiście w tym przypadku ogromny aplauz dla wynegocjowanego postulatu, ale także dla premiera, za jego zachowanie. Było to niesamowite. Ja pamiętam wtedy Żabiński oklapu i zaczęły się negocjacje dalszych punktów. Doszliśmy do związków zawodowych. I jak wiemy, porozumienie szczecińskie, z porozumienia szczecińskiego wynikało, to była robota Żabińskiego w Szczecinie, była taka koncepcja, jeżeli chodziło o związki, że mają się odbyć wybory we wszystkich instancjach związkowych i że mają wejść do tych starych związków nowi ludzie i je przemodelować. I pamiętam, jak do tego punktu doszliśmy, to Żabiński siedział naprzeciw mnie przy tym stole prezydialnym i złapał mnie za ręce i mówi: wybierzcie koncepcję szczecińską, ona jest lepsza. A myśmy, prawdę mówiąc, nie znali ani gdańskiej, ani szczecińskiej, no bo dokumenty z tego po prostu do nas nie dotarły, nie mieliśmy wiedzy. Więc poprosiłem o przerwę, poszliśmy na zaplecze i mówię, że taka rzecz się wydarzyła. No i tak sobie myślę, mówię: słuchajcie, z przekory
to zróbmy na odwrót, jak chce Żabiński. Jeżeli Żabiński mówi, że żebyśmy przyjęli koncepcję szczecińską, czyli wchodzenia w stare związki, wymiany kadr i tak dalej, to musimy przyjąć gdańską, czyli tworzenie wolnych związków zawodowych. No i przyszliśmy, prawda, na salę, wróciliśmy i oczywiście ogłosiliśmy, że przyjmujemy koncepcję gdańską. Żabiński mówi, szkoda. Doszliśmy do końca negocjacji, postulatów. One zostały wszystkie zaakceptowane. No i trzeba te postulaty spisać. Nie spisać. Trzeba napisać porozumienie jastrzębskie. Osobą, która została delegowana do przepisywania tego porozumienia i pilnowania treści, zostałem ja. A po drugiej stronie nie potrafię sobie przypomnieć nazwiska tego człowieka. On był sekretarzem do spraw węgla w Ministerstwie Górnictwa. Nie przypomnę sobie nazwiska. On został wydelegowany jako ten drugi człowiek, który miał pilnować przepisywania porozumienia jastrzębskiego w takiej formie, w jakiej zostało to wynegocjowane. Porozumienie jastrzębskie było przepisywane 3 razy. Było przepisywane 3 razy i za każdym razem, jak dochodziliśmy do zapisu dotyczącego sobót i niedziel, to pan towarzysz tak próbował to zmienić, dyktować, żeby nie wynikało z treści, że niedziele no były jakby poza wszystkim, no bo niedziela to niedziela, ale żeby te soboty, które miały być wolne, żeby to były te tak zwane soboty gierkowskie. Przypomnę, w tamtym czasie w Polsce Gierek wprowadził 12 wolnych sobót, tak zwanych sobót gierkowskich, czyli cała Polska miała w ciągu roku 12 wolnych sobót. I tak manipulował, tak kombinował, żeby z treści wynikało, że chodzi o te 12 sobót. Za drugim razem, jak już to zmanipulował, wściekłem się, poprosiłem ratowników, którzy chodzili zawsze za mną, jako moja, powiedzmy to, nie ochrona, obstawa. Poprosiłem ich, mówię, chłopaki, weźcie tego gościa, schowajcie gdzieś, bo on tu po prostu przeszkadza. Wzięli, to takie były rosłe chłopaki, wzięli faceta pod ramiona i go zamknęli w ubikacji. Przepisywane porozumienie jastrzębskie było w sekretariacie głównego inżyniera kopalni. Pani, która to przepisywała, była cała blada. No i trzecim razem przepisujemy to porozumienie, już pod jakby tylko moją opieką. Nie było z naszej strony chęci żadnej manipulacji. Po prostu chodziło o to, żeby to porozumienie miało taką treść, jaka została wynegocjowana. Ja wziąłem to porozumienie już przepisane, zaniosłem na dół, do swoich, do kopcia, przeczytali, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. No to podpisujemy. I w tym momencie tego gościa, prawda, poprosiłem ratowników, żeby wypuścili z tego kibelka, prawda. No i taka była historia, tego przepisywania, no i potem podpisywania. Oczywiście już sam moment podpisywania porozumienia jastrzębskiego, wszyscy siedzieliśmy po jednej stronie stołu, twarzą do reszty, do całości komitetu strajkowego. Po podpisaniu tego porozumienia, euforia totalna. A, jeszcze jeden fragment, jeszcze jeden moment. W trakcie, kiedy to porozumienie było przepisywane, to jakby puściły nerwy z każdej strony. I tak ze strony komitetu strajkowego i ze strony władz, wicepremiera, górników, Lejczaka, Glanowskiego, prawda. Nastąpiło takie odprężenie i ja zastanawiam się, czy czasami nie było tak, że część z tych ludzi z tej tak zwanej delegacji po drugiej stronie, czy oni też się nie poczuli dobrze, bo została zrobiona, uważam, bardzo dobra robota i myślę, że po ich stronie też musiało nastąpić trochę przełomów, żeby na pewne rzeczy się zgodzić. Pamiętam, że
I Lejczak, i Glanowski pozdejmowali marynarki, pozaginali, prawda, poluzowali krawaty, pozaginali rękawy w koszulach, stanęli pomiędzy tymi ludźmi bez żadnych obaw, bez żadnych wjechały kanapki z salcesonem i z pasztetową, prawda, na salę, żeby się gdzieś tam trochę posilić, więc oni też śmiało, tak jak cała reszta, sięgali po te kanapki i wsuwali z salcesonem i z pasztetową. To był taki moment ciekawy i tak prawdę mówiąc, już potem to, co się działo, to już było bez emocji takiej, że tu jest podział my, wy. To było tak, że jakby w tej chwili podpisujemy pewien ważny dokument i w tym momencie jesteśmy świadkami, czyli my, strona jedna i druga, jako świadkowie tego, co się tu wydarzyło, podpisujemy to porozumienie. Ja to tak dzisiaj widzę i tak to też wyglądało. Porozumienie zostało podpisane, wielka euforia na sali, poza salą oczywiście, okrzyki, brawa, no takie emocje niesamowite. I ktoś tam zaintonował hymn, odśpiewano hymn, potem odśpiewano Boże, to coś Polskę i w tym momencie coś niesamowitego się wydarzyło. Ktoś zaintonował międzynarodówkę. Coś niesamowitego. I jak dzisiaj na to patrzę, te słowa, które tam są zawarte, one jak ulał pasowały do tej sytuacji, nie? Gdzie tam byli wyklęci i lud ziemi, prawda? W treści tego tekstu. Myślę, że zresztą to było też opisywane w różnych publikacjach gdzieś tam dziennikarskich. Niektórzy odważni dziennikarze powiedzieli, że to było pierwszy i jedyny raz, gdzie ta pieśń została odśpiewana adekwatnie do sytuacji, która się wydarzyła. Nie? To był taki moment dziwny. No, było tak. To był fakt. Myślę, że ci ludzie, którzy to zrobili, ja cały czas przypominam, to był rok 80. To był rok, w którym żyliśmy w takim, a nie innym państwie. O takiej, a nie innej kulturze nawet, prawda? O takim, a nie innym sposobie funkcjonowania, z takim dostępem do wiedzy, z takim dostępem do z taką indoktrynacją. No i cóż, porozumienie podpisane, chwila odprężenia, rozmowy. Stowarzystwo zaczęło się rozjeżdżać. Piękna pogoda. Pamiętam, że dzień tego w tym momencie, zresztą już ranek był przepiękny, słońce. W tamtym czasie kserowano za pomocą płyt selenowych. Więc ileś tych zakładów, te kilkadziesiąt zakładów, każde chciało zabrać ze sobą porozumienie. Oryginałów porozumienia Jastrzębskiego były trzy. Jeden zabrał Kopeć, drugi mieliśmy my, a trzeci, on był też gdzieś w naszych rękach. Schowaliśmy to porozumienie, żeby nie zaginęło. W miejscu, które dopiero zostało później odkryte na 25-lecie Solidarności. Ale to jakby inna historia. No i pod moim okiem kserowano to porozumienie i rozdawano poszczególnym zakładom. Poszczególnym zakładom to trwało bardzo długo. No i tak sobie myślałem wtedy. Zamknęliśmy pewną epokę. Teraz musi być inna epoka i musi być inaczej, musi być lepiej o naiwności.